Hej, witajcie ponownie w moim programie Jak Szybko. W tym odcinku pokażę Wam jak zwykle 10 wskazówek, tym razem jak powiększyć usta bez igieł, bez ingerencji chirurga. W internecie możecie znaleźć masę sposobów na pełniejsze wargi, ale nie zawsze są one skuteczne i bezpieczne. Jeżeli jesteście posiadaczkami małych, wąskich ust i chcecie je podkreślić, uwypuklić w naturalny sposób, to zapraszam na ten filmik. Numer 1. Ćwiczenia ust. Jak wspominałam już kiedyś, nie tylko powinniśmy modelować naszą sylwetkę ćwicząc, ale również twarz. Mięśnie twarzy wymagają tak samo regularnego ćwiczenia, w tym usta. Dzięki wymawianiu głosek a, i, u, e, o ujędrnijcie swoje usta, tylko musicie powtarzać to codziennie przez kilka minut. Musicie też mocno je napinać, żeby był jakiś efekt. Innym ćwiczeniem jest nabieranie powietrza w policzki i powolne jego wypuszczanie. Po drugie, masaż szczoteczką. Piękne usta to przede wszystkim zadbane usta, a ten masaż może naprawdę zdziałać cuda. Delikatnie pocierajcie usta kolistymi ruchami szczoteczki. Pamiętajcie tylko, żeby nie stosować go na spierzchnięte usta. Przyprawy. Czy wiecie, że cynamon, pieprz, chili w połączeniu np. z wazeliną są świetnym, naturalnym powiększaczem ust? Usta lekko puchną, co sprawia, że wydają się większe. Nie jest to jednak przyjemne, bo możecie odczuwać pieczenie, także decydując się na ten punkt, nie trzymajcie maseczki dłużej niż kilka minut. Peeling z kawy lub cukrowy nada im gładkości i poprawił krwienie poprzez złuszczenie martwego naskórka. Wystarczy, że połączycie go z oliwą lub miodem i nałożycie na usta. Oczywiście stosujcie tylko wtedy, kiedy wasze usta nie są popękane. Na koniec przemyjcie usta ciepłym ręcznikiem i nałóżcie ulubiony balsam. A jeśli mowa o balsamach, to nawilżanie to jeden z ważniejszych czynników przy pielęgnacji ust. Nie oblizujcie ich, bo to je jeszcze bardziej wysusza. Polecam tutaj kilka produktów, które świetnie nawilżają usta, jak Carmex, czyli cudowny balsam, kocham go, krem Nivea, tego akurat używam codziennie, kładę grubą warstwę na noc, a rano budzę się z idealnymi ustami. Lub też naturalny produkt, jakim jest miód. Starajcie się też nie zagryzać warg, niby stają się bardziej czerwone, ale i podrażnione. Nic oczywiście nie daje takiego rezultatu jak makijaż. Jednym z takich make-upowych trików jest obrysowanie ust kredką. Dopilnujcie, żeby jej kolor był bardzo zbliżony do koloru waszych ust. I nie wyjeżdżajcie też zbytnio za naturalną linię waszych warg, bo będziecie wyglądać śmiesznie. Możecie usta w środku wypełnić kredką lub na wierzch położyć szminkę. Jeśli wasze usta są naprawdę wąskie, to unikajcie ciemnych i jaskrawych barw. Wybierajcie natomiast jasne odcienie, najlepiej naturalne, ponieważ ciemne optycznie pomniejszają wasze usta. Na koniec maźnijcie lekko usta błyszczykiem, uzyskacie efekt bardziej wypukłych ust dzięki drobinkom, które odbijają światło. Najlepiej nałóżcie go tylko na środek dolnej wargi. Możecie też na środek, tym razem górnej wargi, nanieść rozświetlacz. Wymodelowanie tego miejsca doda ustom blasku i subtelnie podkreśli ich kształt. A kiedy zastosujecie się do tych wszystkich punktów, nie pozostaje Wam nic innego, jak lekko powydymać usta i przede wszystkim uśmiechnąć się. Mam nadzieję, że podane rady Wam troszkę pomogą. Tymczasem macham Wam na do widzenia i do następnego odcinka.